Naczkowi widzowie z tej strony, ja i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam, moi drodzy, dzisiaj dla was odcineczek tutaj z Dragbonika, z bity rzucakami, więc mam nadzieję, że każdy zostawi łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli chcielibyście wygrać Swagera na 7 dni na następną edycję, wylosuję takie dwa Swagery, to napiszcie w komentarzu swój nick oraz zostawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją i dzwoneczkiem. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do tego oglądania i mam nadzieję, że będziecie oglądali do końca. I chciałbym wam szczerze bardzo podziękować, moi drodzy, za ostatnią aktywność na moim kanale, bo jest naprawdę was mnóstwo na live'ach i fajne wyświetlenia są pod filmami, także trzymajcie się, dziękuję, że jesteście. Miłej niedzieli, znaczy w sumie w soboty, bo to widzicie się chyba w sobotę albo w niedzielę. Albo sobotę, albo niedziela, w każdym razie życzę wam miłego dnia, także pozdro. Michał, tutaj czysta rzucak, czysta. 150 rzucaków ci rzucam, ja będę miał 150, ty 150. Okay. I rzucamy na przemian, nie? Wiadomo, o co chodzi. Dobra, masz tam 150, chyba 4 ci rzuciłem, albo nawet 160 ci rzuciłem, nie wiem ile. Ale dobra, ja rzucam pierwszego, no i lecimy. Mam nadzieję, że będę coś miała ta gilia tutaj w Kuboidzie, bo jak nic nie będą mieli, no to przypał, nie? No, ale teraz ja rzucam. Czekaj. O, nice, easy bita idzie. Dobra, wbijamy się tutaj środeczkiem, czy jakoś gdzie indziej? Chyba chociaż mi się wydaje, że zobacz, bo oni tutaj mają tak, to mi się wydaje, że oni będą mieli pokoje porobione między tymi kratkami tutaj, wiesz? Tak mi się wydaje. Co mogą mieć tutaj koparki w sumie. No i wiesz, koparki, to... Tak, jak co robimy? Dobra, to wiesz co, to wbijamy środeczkiem, najwyżej się między piaskiem będziemy przedostawać. Dobra. Zobaczymy, czy nam się tu uda. Dużo tak, mamy pieniądze. No właśnie, no, pieniądze mamy, Michał bogaty, 4000 w sklepie, więc no. Będzie jolo się działo. Dobra, kurde, najgorsze jest to, że te 15 sekund trzeba czekać, co? To jest takie trochę lipne. No do 10 by mogło być nawet. No, 10 by było chyba lepiej, ale to chyba mi się wydaje, że na początku oni 10 nie ustawili, nie? Czy od razu było 15? Nie, na początku było 30. I potem zmniejszyli do 15. 30? O ja pierdziele. No. O kurde. O kurwa. Dobrze, że tamtych czasów nie pamiętam. To musiała być katorga. Że taki był totalnie bezużyteczny, jak było 30 sekund chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, który to jest poziom 75? Jakiś zejście jest? O, coś tam jest, coś tam jest, coś tam widać. Dobra. No. W ogóle w jakim się wbijamy gildi tak? Bo zapomniałem. Przeczytam, czy ten na czacie, ale zapomniałem. Zapomniałem. Dobra, czekaj. A ja sprawdzę tym. Ja sprawdzę sobie na fowie. Czy oni tu gdzieś coś mają? No na razie tu nic nie widzę, żeby coś mieli w dół, tak średnio widać. Dobra, jeszcze jedna sekunda, będę mógł rzucić. Dobra, cyk. Ja nie widzę nic tutaj na fowie, nie widziałem, żeby coś mieli. Ale mam nadzieję, że będą mieli coś, co? Czy nic nie będą mieli, jak myślisz? No powinni. Gildia Konon. Konon? Kononowicz pewnie będzie rozwidzięcie. Czy tam jak on tam się nazywał? Kononowicz? No coś takiego. Coś takiego. No. Nie, Major... Jak? Kononowicz. No, no niego mi chodzi właśnie, o Majora Kononowicza, czy coś tam. No nie, nie pamiętam, w każdym razie się nazywa. No, mniej się z tym. Ej, wiesz co, gdzieś tu wpadłem na dół. Wpadłem gdzieś na dół, jakiś obsydian. W sumie ty do mnie wskoczyłeś się, po co? O, no. Ja muszę sobie zmienić teksturę paka. Ja sobie zmienię teksturę paka na inne bloki, bo tu jest obsydian taki strasznie ciemny. I on trochę przeszkadza sami. O, teraz jest ładny obsydianek, taki jaśniutki. Ty, ale co oni tu coś mają w ogóle? Zobaczę na fowie. No właśnie tak patrzyłem, weźcie ten, względni. Ja właśnie patrzyłem i tu nic nie mają, chudzenie by się przydało. Przydało się chudzunka. O, dobra, nie wiem. Nie wiem, kurde. Wiesz, koniec edycji. Koniec edycji, no jolo. Nie no, tak nie będziemy robić, chyba na chudzeni, chociaż może? Nie, na chudzeni może lepiej nie. Ej, ale już oby coś mieli, będzie przypał, oni tu nic nie będą mieli. Czekaj, tutaj i tu nic nie mają, to jest który poziom, 43. Ej, no kurczę. No nie wiem, to... Może najpierw do jajca się wbijemy? Mówisz, do jajca? No dobra, tutaj gdzie środek czeki gili? No tutaj, nie? Dobra, a może będą mieli safe jakiś bogaty TNT albo coś? Przydałoby się. Są łyknę picia? Dobra. Czekaj, 40, na którym jest jajko? 35? 30? 30. No, tak mi się właśnie coś myślałem. No dobra, ty rzuci. Nie, ja rzuciłem czy ty? Ty. A, okej. Okay. Dobra. 9 sekund. A Jezu, to jest tak. To jest ja tak spamię tym w prawym przyciskiem i tego nie idzie się rzucić. Wiesz, na początku myślałem, że jak to wprowadzili, że może da się to jakoś ominąć, wiesz, że jak rzucisz, logniesz, rzucisz, to będziesz mógł rzucać cały czas, ale. Ale niestety ten. Tak to niestety nie działa. Więc trochę lipa. Czekaj, czy ty 8 poziom? Zaraz to powinno być to jajco. Czekaj, sprawdź na fawie. Sprawdzasz na fawie? Cały czas? Cały czas. Ej, ty to jesz, czy ktoś. Ej! Ja. A, okej. Okay. Spokojnie. Lol, bo tak długo to strasznie długie, kurde, kto to tak je? Dobra, dwa rzucaki na razie rzucimy, cyk, tu. No nie ma, nic tu nie ma. Nic tu, panie Michale, nie ma. Co to ma być?
Co tam ma być? Ta gildia nas... oszukała nas ta gildia. Gdzie nie mają itemy? Teraz kurde, każdy robi te wszystkie tak, wiesz, rzucaczki, że... Że wiesz, że, w sensie rzucaczki. Gildie, że wszystko z obsydianu mają. I to ani kurde się wbić, ani nic. Cholera jasna. Powinno być jakiś limit boy farmerów na Kuboidzie. My mamy Kuboid cały bojkach, więc wiesz. No ja bym tak samo, ale... No ale rzucaki to... Wszystko, no zobacz jak to rozwaliło. No, ale czekaj, no patrz, ja to mi się to nie podoba, bo... Pis nie ma? Kurde. Nic by taka gildia nie miała, taka cała w boy farmera? Dziwne, mega dziwne. O! O, jest serduszko. Dawaj, podbijaj. O! Dobra, maśniuteńko. Masno. Masno jest, chłopie. Masno. Dobra, ty, to nawet było warto wbić do tego. No. Ja wiem. Dobra, ja wziąłem, jakby co, podzielimy się potem. Ja nie no, możesz wziąć. Ja to wziąłem. Czekaj, cyk. Dobra. Tu mają zejścia, patrz, tu ktoś z tą niareczką wbijamy, a w ogóle podbijamy. Dobra, wbijamy, jolo. Dobra. Skoro mówisz, że jolo, to jolo. Cześć, myślę, że gildię podbiliśmy, ale chyba jednak nie. Michał chyba ma jakieś lagi tutaj. Mi się wydaje, dobra, tu będzie jakieś zejście, a bo to ja mam lagi, albo Dragon ma lagi? Nie, to się pięknie. To ja mam jakieś lagi internetu mojego kurde kochanego, więc chwilowe cięcie będzie i zaraz się widzimy jeszcze raz, tylko niech się ten internet ogarnie, bo nie wiem, mam jakiegoś laga dziwnego. Dziwna sytuacja. A, można kontynuować wbite dalej, zmienimy internet, nie wiem czy to jakieś DDoSy były, czy co to było, jakieś dildosy, kij to wie, o co chodzi. Ale możemy się wbijać, więc co to? Widziałeś? W ogóle patrzyłeś coś na tym? Na no patrzyłem, powie? nic nie ma na razie. No, nic nie ma. O, jest jakaś tuniereczka. Ej, patrz, tam w tą stronę, patrz. Tu jest jakaś skrzynka, jest. Tutaj, w tą, dobra, to lecimy w tą stronę pierw, a potem tutaj. Bo mamy rzucaków dużo, więc no... Myślę, że tego, że wiesz o co chodzi, nie? W jakieś bity kozackie coś, no wiesz, o co chodzi, nie? Czekaj, speed szybko. Speedik na szybkości kupiony i teraz tak, tutaj gdzieś widziałem na fowie stoniereczka, ona jakoś tak mega daleko nie było, więc no... Nie, ja nic nie widzę. Jak nie widzisz? Ja tam skrzynkę widziałem, patrz. Czy źle patrzyłem? A teraz nie widzę, teraz mi się nikło, czekaj, jak byłem z tej strony, czekaj. Czekaj, ej... Ej, nawet mam to nagrane, że tam skrzynkę widziałem. Ty, to nawet na cikło gdzie widać, że normalnie widziałem tam skrzyneczkę. Ej, teraz faktycznie nie widać tam, czekaj, wyłączę skrzydła, bo skrzydła trochę przeszkadzają. Czekaj. Ty, dziwna sytuacja. Czekaj, to może... Co? Nie, musi tam coś być, na 100%, bo widziałem tam jeszcze skrzynkę. To jest... No nic, zaufamy ci. Ej, to... bo to może piasek to hamuje, wiesz? Że gdzieś mi jakoś tak za piasek się dostałem. No. Tak może być. No właśnie, tak... To, no. Nie no. Kurde. Czekaj, rzucam. Czekaj, może gdzieś tu coś będzie, zobaczymy. W razie co mamy homa do góry, nie? Żeby to wróci, no. Czekaj, a was strasznie coś tutaj jest. Czekaj. Nie, no nic nie ma. To co, jakieś zwidy miałem, czy co? No. Nie, bo może anty... Bo na Huzumie jak włączasz te wszystkie skrzynki, to też nie, ale no... takie dodatkowe. No ale to nie było właśnie coś takiego, to była taka normalna skrzynka. To mi się wydaje. O, dziwna to by była sytuacja. Ja pertykam. O co to chodzi? Dobra, nie, chyba wracamy tam z powrotem, co? No, wracamy. Lol, dziwne, ale będzie w jednym odcinku, że widziałem. A, ja wpadłem, a ty? Dobra, no ja wyszedłem, rzucam ci rzucaka. Dobra. A, dobra. Nie w tą stronę. A nie, w tą stronę. Nie, dobrze. Okay. Tutaj jest jakaś staniareczka. Tutaj? No, tu będą jakieś szaneczki. Ale tam na 100% na coś było. Na milion, nie. milionów procentów tam coś było. No widziałem tam skrzynkę jak ulał. Tak, o było widać chłopie skrzyneczkę. Tak o. Zobaczymy na nagraniu, zobaczymy. Dobra, czekaj, tu. Cyk, rzucaczek, szybko. Tu będzie mocne kopanko, patrz, tu. Tam będzie całe skrzynki MM, no mówię ci. Tak. No co to? Ej, to jest więcej, no. No. Ekstra. Tylko czekaj, ja jakoś to tak wiesz, rozsądnie, wiesz co? Rzućmy może na środku, chodź tutaj. I na środeczko tak jeszcze rzucimy. No, widzisz jakieś... O! Czystaj... No, fajnie jakby było wszystko zapewnione, nie? No, wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, ale z samego sejfu już jesteśmy, prawda, zadowoleni. No, bo w sejfie było... czekaj, Michał, co robimy w tej sytuacji? Gdzie tu... Czy zobacz, widziałeś coś na fowie, czy nie? To lipa. Jak nic nie widziałeś na fowie, to lipa. Czekaj, rzucę coś taka tutaj, żeby rozwaliło tą stoniarkę jakoś.
No, to jest 12. Aha, bo on rzuciłem i to on na dół spadł. Czy ty to rzuciłeś? Nie, to ty. Aha, dobra, to wrzucam, ja tam wrzucam perę do góry w takim razie. Cyk. Fuck. Dobra. Ty, ale... No, kurde, ile sobie z tej gildii? Trochę jest. No to coś tu nie pasuje, co? Coś tu nie pasuje. Ej, a może teraz chodź... Kurde. Teraz chodź w drugą stronę ale serca. Ale tutaj jest jeszcze jakby zaczęte, nie wiem. Mówisz, że tutaj? Chodź, to chodź w drugą stronę serca. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie nawet to samo, wiesz? To chodźmy, ale możemy spróbować. Chodźmy gdzieś w drugą stronę serca. Mhm. Gdzieś tu w te rejony. Może coś, no bo kurczę, tak dwie aby stoniarki by mieli trochę biednie, prawda? Mhm. No, taka... Nie no, jest ich czterech. A. Powiedziałeś, trochę ich jest, myślałem, że z 10. Ale sojusze. Nie, dobra, słyszę tam. Jest ich trochę. Trochę ich jest. O, prdykam. Dobra, to zaczniemy w tą stronę i jak nie, to tyle, będzie trzeba zakończyć to, nie? No, bitka, ale i tak myślę, że spoko. Ale może mi trochę tak, wiesz... Selfie emeraldów. No, tak kurde. Zawsze chodziłem na te wbity, nic nie było, a tu cyk, emeraldziki. To chyba będzie ta sama wbita, co? Czy nie? Tak, to będzie to samo. Ale... Warto sprawdzić. Nic nam przy mnie nie szkodzi, to. Cyk. Cyk, kurwa. Karyna, rzucaj tego rzucaka tu. Szybkiej. Dobra, szybkiej. Dobra. Szybkiej. A to ja mówiłem, to... ja mówiłem do mojego rzucaka. Ja mówiłem do mojego rzucaka, żeby szybciej się kurwa Karynka rzucała. To jest to samo, jo. Kurczę. To samo. A to gdzieś jeszcze tutaj można rzucić, no. Tu jeszcze gdzieś tutaj się można rzucić. Tu jakiś podnośnik mi na PW pisze, choć klepasz 1 versus 1. Myślę, że podnośnik tutaj dobra osoba. Mógł mnie podnieść na klatę. Dobra, no chyba Michał nie ma sensu już tutaj, nie? Wiesz. No, skrzynka rzucaków było. Ile rzucaków? Ja zmarnowałem około 50 rzucaków, a ty? Ja tak, nie, ja 40, ja 40. No to ze 100 rzucaków. 100 rzucaków zmarnowaliśmy. No ale selfie emeraldów. Selfie emeraldów jest jak najbardziej. Oczywiście chciałbym podziękować każdej osobie, która tutaj, moi drodzy, zostawka jest Michał na dół. Każdej osobie chciałbym podziękować, które mi te rzucaki dawała. Bardzo wam za to dziękuję, bo tak naprawdę dzięki wam powstawały te odcinki z bit rzucakami. Tobie też, Michał, dziękuję, bo ty też zawsze mi pomagasz, mój kochany moderator szatu. Dziękuję, także, dziękuję. Także dzięki za tutaj oglądanie tego odcinka. Michał, pożegnaj się ładnie. Miłego, zostawcie suba i lajka. No właśnie. Nowiaczkowi. No właśnie, Michał powiedział to, co macie zrobić, więc do następnego odcinka i tyle. Dzięki, że oglądaliście do końca. Kto dotarł do końca, to napiszcie hashtag... czekajcie, co mam koło biurka? Napiszcie hashtag w komentarzu, hashtag woda. O, hashtag woda, bo mam na moim biurku stoi woda. Pijcie dużo wody, żeby być odpornymi, także no. Pozdro, elo.